Hej, dzień dobry, cześć, czołem. Witam bardzo serdecznie. Kilka lat mnie tu nie było. Przynajmniej jeżeli chodzi o SMT. Od dłuższego czasu były persony w sobotę, ale persona okazała się być bardzo nieprzyjazna graczowi i będzie SMT. Chcę dokończyć SMT, potem się będę zastanawiał co dalej. Cześć Piasku, cześć sobie. Dobrym problemem sprawy, co właśnie zdałem, jest to, że nie przypomniałem sobie za cholerę, co ostatnio robiliśmy. Więc obejdę sobie sklepy, póki tu jeszcze jestem. Nawet nie jestem pewien, czy sens jest cokolwiek kupować, jeżeli chodzi o bronię. Bo i tak zazwyczaj magię atakujemy. Nie wiem, ten machine gun byłby ok, ale jest za drogi. Nie stać mi na to w ogóle. Ten moment, kiedy persona spuszcza się taki łomot. Najgorsze jest to, że ja nie czuję, żeby persona spuszczała mi aż taki łomot. Bardziej czuję, że persona była wobec mnie niesprawiedliwa. I że dlatego czułem się źle zgarnie w Personę 2. Bo w SMT zazwyczaj, jeżeli ktoś mnie zabije, to wiem, że mogłem coś na to zaradzić, a w Personie nie miałem tego wrażenia kompletnie. To Prałkowala byłem. Tu też już wcześniej byłem. Pójdźmy na to spotkanie nieszczęsne? Zobaczmy, co tam one jeden nie chcą. May I have silence, please? Jasne, jasne, śmiało mów. Will hereby open this. This matter is too important. I shall take over, Hugo. Priorytety. Teoretycznie Jonathan jest w tej chwili bodajże gospodarzem. W jego ciele znajduje się Merkaba. Jeżeli dobrze pamiętam na tym etapie, więc I guess, że Jonathan ma w tej chwili nieco więcej autorytetu. Yep. Nie, to nie jest dosłownie Bóg. Szkalujecie Boga, nie wstyd wam? To purge the world of Lucifer and the unclean Tokyo. Nie podoba mi się, dokąd to zmierza. Mon KS? We will defeat Lucifer and take the Yamato perpetual reactor. With Yamato's power, we will create a black hole, the great destroyer. A czyli po prostu wszyscy umrą. To brzmi jak plan. A czy wiem, że anioły powiedzą, że ważniejsze jest życie wieczne u Kupana i w ogóle, ale to wciąż zbyt drastyczne metody jak dla mnie. Swoją drogą, czy wspominałem, że nie przypadam za angielskim głosem demonów w SMT? Kimkolwiek? Tokyo will be drawn into a hell so deep that light cannot escape it. Our Lord's purification will at long last be complete. Mam nadzieję, że wspominałem. The Millennium Kingdom will be at hand. Królestwo tysiąclecie, czy jak tam się ładnie dało? Ten efekt jest taki świetny. Mają ty przedstawiać to, że to jest jedno z tych imion, którego się nie da wymówić. Co ci Flynn zrobił, Merkaba? To, że zabił cię w alternatywnej rzeczywistości, nic nie znaczy. Explain further. He has betrayed us. Indeed, his agents lurk among us this very moment. Nie jestem pewien, ale chyba mogliśmy zostać przejrzeni. Nie no, co wy, my jesteśmy dobrymi samurajami. Wszystko jest okej. Okay. Idziemy zabić Flynna, tak?
To było bardzo mądre i rozsądne przejść tej, prawda? Boję się, co się z nami teraz stanie. Biorąc pod uwagę, że mówimy o samurajach, to nie zdziwię się, jeżeli będziemy zaraz skazani na egzekucję. O ironio, ukrzyżują nas. Jezu, słyszałem ten głos wczoraj w Usylika. To Paul był bodaj? Jestem niemalże pewien, że to jest ten sam głos. I właśnie musiałem spalić, skąd ja ten głos kojarzę. Ale jednocześnie nie jestem pewien, czy to ten sam voice actor, bo nie kojarzę, bo on był wymieniony jako Skins. I'm going to stay here. Just like that, you're gonna join up with the angels. As humans, you are made in the image of the Lord. Jesus. Te designy archaniołów są paskudne. Zresztą ogólnie nie jestem fanem designów z SMT4 i Apokalips. Są za bardzo takie groteskowe, chciałem powiedzieć abstrakcyjne, nie o to mi chodziło. Musimy zawrzeć przymierze. A czy nie możemy zrobić tego bardziej wedle własnej woli? Owszem. Albo jeszcze gorzej. Bo mamy tutaj archanioły, które mogą zmienić wasze zdanie bardzo szybko. Once you pass the gate, you shall never see the sun again. No, zawsze ktoś inny może zadbać o to, żeby było słońce, prawda? Abandon civilization. Who cares about the sun if we're just gonna be slaves to these angels? Mądrze prawi. Are you saying we head back to Tokyo then? After making it this far? Don't you get it? They want us to leave. Oh. There's no denying that we humans are weak. Owszem, ale to nie oznacza, że musimy stawać się niewolnikami i więźniami. Demons? Angels? I'm willing to use whatever I can to save the people. You intend to control the angels? Powodzenia. Yes. I will outsmart the angels and create a country where humans can live. I won't align myself with anyone. I'm gonna find my own path. To jest prawdziwy Naruto. I'm going to find the middle path. The middle path, huh? Then we're coming with you. Czy to jest jak ten nasz jako... Czy na nasz nie mogę mawę jest aktora? Wydaje mi się, że nie ma. Przynajmniej kojarzę. Z Pinki kiedy Instakille. Ale Persony już nie ma. W tej samuraju. Someone has to return order to the humans in Tokyo. So you expect us to just leave you here? Mój nazwy demon w tym sensie to. Powiem szczerze, nie jestem pewien. Zwłaszcza, że dawno nie słyszałem głosu naszego. It might look that way, but we're still a team. Chciałbym powiedzieć, że nie, ale głowy nie dam. I'll work from up here, you work from down there. We'll reach the middle. We will return to Tokyo and establish order. You'll stay here and establish a new country for humans. Okej, czyli w dużym skrócie dowiadujemy się, jak doszło do tego, że Skins i Fujiwara zajęli się ogarnianiem Tokio. Do what we can for our common goal. And when one of us finishes on our side, we'll go and meet the other. In Tokyo, we'll use the demons to find a way to survive. To jest chyba sami witam. Tak jak mówiłem, Persona jest przynajmniej na jakiś czas odłożona, nie wiem czy nie permanentnie, a w międzyczasie będzie SMT. Chcę je w końcu dokończyć. Trochę już mi zalegało, a nie zapowiada się, żebym w najbliższym czasie wyemigrował z powrotem na pierwszą zmianę, więc... No ja chcę dokończyć gry, która Ashley sprawia mi przyjemność. Nie wiem, Akira mi trochę brzmi...
starzy niż na naszej, ale jednocześnie moje nie kojarzę w tej chwili głosu naszego. Someday we'll all look at this guy again. Together. Yeah. Someday. Pewnego dnia. Czy to jest to słynne 10 lat temu? Ja się kiego znam od dekady, możliwe, że wyjeżdżę do Belgii. Hey, wake up! This isn't the time to sleep. Dobrze dla niego, I guess, że ma taką okazję, taką możliwość. Aczkolwiek domyślam się, że jeżeli była to jakaś bliska relacja, to nie jest to przyjemna wiadomość. Znaczy wiadomo, w dobie internetu nie jest jakimś wielkim problemem utrzymywanie kontaktu mimo to, ale... Domyślam się, że... Nie jest to najprzyjemniejsza wiadomość, którą można usłyszeć. Nie, co ty gadasz? Właśnie powiedziemy, że teraz nie jest czas panikować. No i zastanawiam się, czy my jako osoba, która mamy w sobie dark, gdy nie jesteśmy w stanie i tak korzystać z demonów. What happened? Where's Miss Isabeau? She wasn't here when I came to. A, czyli Isabeau z nami nie ma? They might have taken her somewhere else. At least we're safe. Mam nadzieję, że nie zabrali jej na to tureczki, diabeł. Safe. Ever the optimist, I see. Gaston? Gaston? Isabeau is being interrogated. The rest of you will be executed. Czemu nie jestem absolutnie zdziwiony? Executed? You're joking, right? Oh no. Nanashi, we need to do something. Zawsze jak słyszę, że ktoś dostał ofertę pracy, to się zastanawiam, czy to jest na zasadzie, że ma potwierdzone, że ma już tę robotę, czy dopiero będzie jechał na rozmowę i tak dalej, bo w tym drugim wypadku aż bym się bał trochę. Czy naprawdę sądzisz, że Gaston są ty w dostanie? Gaston? Czy to wygląda jak człowiek, który chce nas stąd wydostać? Unlike the rest of us, you should still be able to use your demons without a gauntlet or a phone. As for me, I'm done for. If he could see me and I had a proper fist, I'd punch him. Ale przynajmniej powiedział nam, gdzie szukać naszego sprzętu. Worry about him later. We need to save our own asses first. Tylko właśnie pytanie, jak my stąd wychodzimy? Ale ma to sens. Demonów parę mamy. Ciekawe co było, gdybyśmy z jakiegoś przekrętego powodu przyszli tutaj kompletnie bez demonów. Tak wiecie, mamy absolutne zero demonów i co wtedy się dzieje? Czy wciąż przywołalibyśmy nasze demony? Nasz i ma swój telefon. Właśnie to jest to, o czym wcześniej mówiłem, że wydaje mi się, że z tego, że mamy w sobie Dagdę, to nie mamy potrzeby korzystania z telefonu. Że jeżeli go mamy, to on jest bardziej na pokaz niż cokolwiek innego, że cały ten, powiedzmy, interfejs jest ogarniany poprzez Dagdę. Że jest to fajne, wygodne, ale nie jest niezbędne. O, w ten sposób. Nie chciałem tego słyszeć, Toki. What? As fun as this rom-com routine is, let's just get out of here already. Zgadzam się, nie mamy czasu. Gaston. Okej, mamy przynajmniej miecz, to jest pozytyw.
guess they didn't take us very far. I could have told you that. To fajnie było odzyskać się sprzęt całej reszty. Oh, aren't you real useful after the fact? What were you even doing? Zabił to, co umie najlepiej. What you ask? Well, as a ghost such as I. Czyli absolutnie kurwa nic. You're useless. Yep, zgadzam się. What? I mean, obawiam się, że każdy może to potwierdzić. Enough. We have company. Toś to Dominion. Escaped, have you? If you wish to remain alive, I advise returning to your cells. Wait a minute. Jesteśmy skazani na egzekucję, a ten oto anioł twierdzi nam, że jeżeli chcemy przeżyć, to mamy wracać do celi. Dobry deal. Chyba pójdę na niego. I'm not just gonna sit around and wait to be executed. You were not supposed to know that. Unfortunate, but ultimately unimportant. Albo to w sumie jest informacja, o której mieliśmy nie wiedzieć. No well. Or enjoy a precious few more hours alive in prison. A czy możemy wybrać opcję te zabijemy cię? Can kill you and survive. Your defiance is an affront to the Lord. I have no choice but to terminate you all. Zakończ proces. Escape is futile. Reinforcements are en route. Okej. Okay. O chyba nie. Mówię inne, co jest z tymi posiłkami? No co, standard chyba. Tylko muszę się słapnąć zdecydowanie. Czy ja mam cokolwiek, co ma... te. Co ma... O, ciebie mam, doskonale. Ty się idealnie jadasz. Zapraszam. O Jezu, oni są twardzi. Boję się. A? Jeszcze jeden muton. Spróbuję makarakę, żeby się dla bezpieczeństwa. Żeby jakieś dziwne hamony nie wchodziły. Okej, okay, Hades Blast mnie zaboli trochę, ale nie aż tak, więc nieźle. Powtórzmy podejście. No jak dobrze pójdzie, to zaraz padną dosłownie. Teraz bym wziął Mediaramę dla bezpieczeństwa. Nie wiem, czy mam udon ich teraz nie zabije. No, jeszcze nie. O Jezu, oni jeszcze żyją. Powiedzcie, okej, okay, to ich zabiję. To nie ja, to moje demony. Zasługa. Kolejna holda. O mój Boże, potężniejsze anioły. Oczywiście. Chyba nikt to nie wątpił. Po coś mam to mudo? Hello? O mój Boże, oni jeszcze żyją. Zaczyna się ich nigdy nic nie bać. Ba, jeden wyjtował. Czy ja mam mamudo stony? Mam. Mamudo tutaj będzie robić więcej, przez to, że jest obszarówką. Dobra, kukarza dla bezpieczeństwa. Mamuton. I... A niech ta kukarza pójdzie. Gra... O-o.
Uh-oh. Au, 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 au. Dobra, to jest fajnie. Zreflektowało. Bąk. Bąk. Nice. Będzie więcej posiłków? Nah. Łatwo. I teraz waifu będą się kłócić. Doskonale. Dokładnie po to gram w SMT. Enough, both of you. Toki's right. It's too soon to start celebrating. You heard our feathered friend. Reinforcements are en route. Ja myślałem, że ta horda, która do nas przyleciała, to były posiłki. So what's the plan? First things first. We gotta get our gear back. To brzmi jak dobry plan. Gaston said they stashed it in the monastery. Lead the way, Nanashi. Przez chwilę zastanawiam się, czy będziemy mogli wrócić do baraków i tam się przespać. Unclean ones, listen well. They must have guessed we'd come here. O, ciekawe dlaczego. Czy to dlatego, że jest tu nasz cholerny sprzęt? Czym ty jesteś? I am Azrael. Azrael? To pewnie jak Azrael. I knew you'd come for your equipment. Wow, stary, jak na to wpadłeś? Unclean ones. Nie ma Tate. Your very presence stirs chaos in the eastern kingdom of Mikado. I cannot allow you to remain here. In the name of our Lord, I will smite you. Chłopca w Liga, w League of Legends. How do you propose to beat me when only one of you? Bardzo łatwo? Po prostu spuszczę ci w pierdol? Nie wiem, czego nie rozumiesz. Grub. O kurwa, nieważne. I cały misterny plan też pizdą, czy jakoś tak. Na co on może być podatny w takim razie? Przydałoby się jakiś analiza, bo kiedy diabeł? Nie na Zio. Używam Akarakal, no niedobrze. I mam mu... Okej. Okay. Nice. Użył Makarakalnu, więc nie mogę go atakować w tej turze magią. A propos Makarakalnu. Dłuchaj. Okej, okay, to nie jest jego słabością. Póki co mam wrażenie, że bardzo kiepsko trafiam. A, czyli... A, Jezu, jestem idiotą. Nie mogę atakować, również ja. Dosłowne zero po... O mój Boże. Hu! Nie zostałem pokarany jak kompletny imbecyl. Okej, teraz Tetrakaren poszedł. Jest podatny na lód. Dobra. No tak, na pewno mogę ci zaufać. O stary, deal stulecia. Lecę. Ci wpierdolić. Okej, okay, chłop się nie bafuje nic takiego, więc nieźle. Makarakan? Makarakan. Dobra. Jeżeli dobrze pamiętam, to twoje skille efektywnie nic nie robią. Mogę spowiedź Judgment Light, ale nie wydaje mi się. A, blokuję. Okej, okay, czyli nie mogę go... Nigdy? Złapnąłbym Yggdrasila w sumie.
Czy mam kogokolwiek, kto lodem bije? To mnie zastanawia. Jest Loki z Coldworldem? Tylko Coldworld z pizdu kosztu... A, niech będzie. Skakuj. To działa generalnie, więc nie ma powodu, żeby tego nie robić. Ciebie też muszę swapnąć w sumie. Czy mam coś jeszcze, co atakuje lodem? Nie wydaje mi się. Ty masz Buffoodyne. Czy ja chcę? Bo tak patrzę, co jeszcze potencjalnie mógłbym chcieć. Ty masz Buffoodyne. Najlepiej, żeby było to coś, co jest niewrażliwe na tego. Na Mudo. Albo przynajmniej odporny na Mudo. Szkodlak nie był? Tak. Skakuj. A? Pobasujemy się trochę. Niestety nie mogę nic za bardzo zrobić z tym, że mam Smirkę teraz. Mogę go strzelić co najwyżej w ten sposób, a to nie jest optymalne. Dobra, to tak, to nic złego. Agidine. O. Idź twój. You are quite skilled for unclean ones. But enough is enough. No, zgadzam się, weź umieraj. Oj, czy on będzie sam nowo? O ty chuju. Co on miał przez to na myśli? Au. To brało. Okej, czyli to skryptowane nieźle. Co i to chyba byłbym w stanie to przeżyć pewnie i wpuścić pierdol TBH? Ha. Mam wrażenie, że opcja surrender jest proszenie się o game over. A jeżeli jego dodatkuje? Okej. Czyli ewidentnie nie możemy nic zrobić. Najgorsze jest to zawsze w takich sytuacjach, że mam wrażenie, że z walki nie wynika, że jest aż tak źle, jak kostenka przedstawia. Hallelujah! What are you doing? Będziesz kłócił z aniołami? Oho. I didn't want you to think of me like this. Oho. But for now, I want you to know that I'm on your side. Halo? Hallelujah! You're a demon? Hallelujah! A niech mnie. Żeby on zawsze był taki użyteczny. Czy wracam do walki z Azaelem? Yep. Inconceivable. Part demon, part human, a cursed breed. Ja nic nie wiem. Tak, to zrób coś z tym, śmieszku. Najgorsze jest to, że przez te kartenki muszę się potem buffować. Goddammit. Chuje. Oddajcie im moje buffy, chuje.
I co tam haluje? Czymkolwiek by nie były spele poziomu 3. Zdaje się całkiem ciekawe. Dobra, mama karakal, więc po prostu strzelamy. Po prostu się buffujemy. Po prostu jego debuffujemy. Dalej go debuffujemy. Pasni. Buffuj. Przysięgam, jeżeli haleluja. Okej. Okay. To jest opcja, którą przyjmuję. Bo chciałem powiedzieć, że jeżeli on użyje któregoś Dajna i się to zreflektuje i śmirknie, byłbym słony. Nawet nie wiecie jak bardzo. Ej, to jest ten. Azar jest w cholerę wytrzymały. Alok, ja mu powoli się kończy mana. Ja jestem idiotą, pomocy. Kolega WW pod jednym wyjątkiem, nie podoba mi się to. Leczej. Trzeba rzucić Ale. On nie rzucił Makarakalnu, prawda? On rzucił Tetrakal. Rzucił Maka, okej. Okay. Doskonale. W sumie to prawie tak jakby gra mi to sugerowała. Tą piękną, obracającą się niebieską taczką, której nie ma jak używam ataków fizycznych. Na, to by wymagało za dużo pomyślunku. Jezu, Mediama. Chciałem wybrać Mediamy, żeby nie było. No, ale szloki nie ma many. Jezu. Bąk. Kolegowie nie walał w Ripple, bo robię to ja. Ha, ha, ha. God fucking damn it. Czy Loki ma jeszcze na Cold World'a? Oczywiście, że nie. Doskonale. Almighty jest magiczny. Tak, ale Megiddo generalnie ignoruje Ripple. Okej, poufam ci. Ale nie był to aż tak potężny hit, jak myślałem. A, left Dizzy. Czy Dizzy nie sprawia, że... Nie. O, no. Okej, chyba padł. Yep. Ale już powoli mi się mana kończyła. To co, ta trzecia walka z rzędu? Proszę nie. Ale poziom wpadł przynajmniej. Wyobraźcie sobie dać w inne staty niż magia i agility. I would never. O, Mazandine, nice. Niczego nie chcę, ale dziękuję, że już się wszystkiego nauczyłaś. Czuję się, jakbym miał za wysoki poziom, jak na etapie, w którym jestem. Nie powiem, nie spodziewałem się tego. Half
demon. Boję się zapytać, kto jest twoimi rodzicami w takim razie. My mom always told me that my dad was a demon. Okay. But I never wanted anyone to find out. I lived in fear that it would come out. I mean, żyjemy w czasach, gdzie jest to chyba najmniejsze z naszych zmartwień. To by też tłumaczyło swoje, dlaczego Halluja widzi tego. Dlaczego widzi... Nevada? Czemu ja bym powiedział, że to jest niewybaczalne? Jezu, ja mam Darkte w sobie, chłopie. Tak, o co chodzi? O nie! Po pierwsze, mam w sobie Darkte. Po drugie, korzystamy z demonów 24/7 i są to nasi sojusznicy. Ale ja jestem demonem! Nie! Oh no, anyway. Not really. I mean, Nanashi hasn't been human for a while now, so. Oh. None of us are what you'd call normal. I'm a fairy queen myself, after all. Ale szkalowanie Asahi w tym momencie. Asahi jest akurat tutaj bardzo normalna chyba, że ona coś przed nami ukrywa. A czemu nie? Dude, no one cares if you're a demon. Yep. Thanks. Spoko. Anyone seen Toki? Here. Czy to nasz sprzęt? Jeez, you scared me. Where'd you run off to? I felt a sob story coming, so I went to look for our stuff. Well, to nie jest tak, że nie ma racji. Tell me you found them. Of course. Aczkolwiek nie pamiętam, żeby była to jakoś bardzo poruszająca historia. To nieważne pytanie, czy teraz Halluja będzie miał swój normalny zestaw, swój zestaw demona jako support? Dude, you are looking really intensely at that thing. Okej, bierzemy. So now what? Uciekamy stąd? Even if we can make it to the Sky Tower, we're not getting past that gateway again. Yeah, that's not happening. Nawet jest bezużyteczny, kropka. Jest to prawda. Using Mikado's terminal. Can we even do that? Właśnie. Czy możemy? Możemy spróbować, to zaszkodzić, nie zaszkodzi. Przecież to nie jest tak, że Merkaba siedzi i sam pilnuje cholernego terminala, prawda? A zresztą sobie poradzimy. It's a long shot, I know. But remember what Professor Matsuda said when he gave us the fake gauntlets. The authorization code programmed into the gauntlets is how angels identify samurai. He said that code is a lot like the ones our phones use to activate terminals. So what you're trying to say is, as long as we have a phone, we're good to go? Tak to brzmi, owszem. I think so. Wait, I'm sorry, I don't follow. We're betting that our phones can activate the terminal, just like a gauntlet. A jak nie, to mamy zepsutą rękawicę, która na pewno nagle magicznie w tym jednym momencie zadziała. Ah, okay. Got it. Well, let's find this thing already. A szkoda ci sprawdzić, to by się stało, jakbym wybrał tą drugą odpowiedź. Czy ktoś by zaproponował cokolwiek innego, czy by nam powiedzieli, że ale przecież nie mamy lepszego pomysłu, więc... Głupie pytanie. Okej, fajnie. Czy ja mogę? Okej, już myślałem, że będę mógł. Byłoby to interesujące wczytaj, czy naprawdę sądzisz, że chcemy się powtarzać te walki z bossami? Aż tak mnie nie lubisz, że chcesz, żebym powtarzał te walki z bossami? Spróbujemy. W sumie to lepszym pytaniem jest, czy ten terminal jest połączony z tym w Tokio. Ajej.
means you heretics can't escape. Ay, ay, ay. We downloaded your smartphone and fake gauntlet data when we confiscated them. Then we reprogrammed them, thus ensuring you couldn't use the terminal system here. Did you really think you could outwit us, unclean ones? Your interference ends now. A może się jakoś dogadamy? My sobie pójdziemy, rozejdziemy się. Nie będziemy się kłócić ze sobą. We're in the middle of Mikado. There's nowhere to run. Are you saying we're stuck here? Trochę? This terminal was our last hope. If that's a bust, we're in big trouble. Gdybyśmy tylko mieli coś, co nie zostało przechwycone wcześniej przez anioły. O! Gaston? Czy po raz pierwszy w tej grze okażesz się użyteczny? Gaston! You saved us! Save? I don't know about that. There's nothing left for me here. No one needs me. No one recognizes me. Why should I stay here? This is no longer my country. So I will head to Tokyo. Czekaj, bo jeszcze wierzę, że przestaniesz być dupkiem. W sumie to... Teraz jak o tym myślę, to nikt nie pomyślał o tym, czy ten terminal rzeczywiście może nas zabrać do Tokio. Do it! Do it! Activating transport mode. A mój Boże, chyba to działa. Nie skipuję, bo nie wiem, czy to nie jest jakaś specjalna kasenka, w związku z tym, że jesteśmy w Mikado. Ale najwyraźniej działa. Gdzieś się przenieśliśmy, jeszcze nie wiemy gdzie. Fajne, że wciąż mamy dużo większy problem na głowie. Where are we? If it went where I intended, we should be in Kasumi Gasaki. Bo anioły wciąż panują zabić dosłowny Armagedon. Man, if Sir Gaston hadn't come then, we would have been screwed. Don't call me sir. I am no longer in a position to be called sir. Charakter development w pigułce. Nie mów do mnie panie. Okay. Thanks, Gaston. I before thank you, Gaston. Thanks. That's not why I did it. I know. But thanks anyway. I mean, nie będę narzekał, jeżeli wstanie choć trochę bardziej do lubienia. Yep, to brzmi jak plan. Przede wszystkim to chciałbym, w miarę możliwości. Okej, nie mam takiej możliwości, bo chciałem powiedzieć, że chciałbym się wyleczyć. Ale... Znaczy no, z tym życiem to wiecie jak to jest, ale... Tak, żyjemy, żyjemy. Chciałbym zapisać? Cześć, droga. Czy ja chciałbym zapisać? Co to za szaleństwa? Dobra. Powiedzmy ogólnie o całej sytuacji. I see. To wszystko? Czy to są nie... To jedyne, co będzie nam mówił? Okej, czyli po prostu przekazujemy po cichu wszystkie informacje, jakie się dowiedzieliśmy. Czyli w dużym skrócie anioły chcą zabić nam dosłowną apokaliptę. I zabaw ciało. Da się pojeść od pierdziela. Jeżeli masz na myśli to, że nie ma persony, to... stwierdziłem, że persona jest chujowa i nie chcę w nią więcej grać. A jeżeli masz na myśli, to się odpierdziela w SMT4 Apokalips, to wróciliśmy z Mikado, gdzie anioły powiedziały. Tokio jest spaczone i trzeba zajeść im Armagedon.
ja tak swoją drogą mam fajne rękawice. It looks like it's broken to me. Dr. Matsuda will take a look at it. Ale nam się nie przyda, lepsota. It sounds like we'll have to be ready for anything. I'm ready for it. We'll go down fighting at least. We won't side with the angels or demons. Zastanawiam się, na ile te dwie strony by nas zostawiły w spokoju, gdybyśmy my się odsunęli na bok, a oni się bili ze sobą. Well done. That's all for now. Quest complete. Ulala! Ponad 200 tysięcy ekspa, Jezu. Pandemic bomb zamiast czegoś? Nie lubię pandemic bomby. I teraz już się uczy healing know-how. No nie, zaraz to dokończę, to brzmi jak opcja, bo u mnie nikt pewnie nie korzysta z ataków fizycznych. A tak to zawsze jest opcja, że będzie mógł użyć czegoś do leczenia statusów. Yep, też to sugeruję. Głupie pytanie. O mój Boże. A nie, mam 5, czyli mogę je dostarczyć w teorii. Myślałem, że ich nie mam i że będę narzekał na to, że ich nie zgadnę w SkyTowerze. Ale mogę je dostarczyć, więc to jest duży plus. Dużym minusem jest to, że moje demony mi nie pasują. Bo czekaj, Loki ma wszystkie skille. Kto u mnie nie ma skilli w ogóle? Layla ma. Jezu. Masz. Tron nie ma, ale jest party. Egdrasil nie ma. Egdrasil nie skoczy do Lokiego. I Kutlach też nie miał. Dobra, to w pierwszej kolejności, jeżeli mamy iść odpocząć, to możemy mnie dobrze jeszcze wrócić do tego. Do Kinshicha. To przy okazji tutaj skoczymy, oddamy questa. Wysysku dla Kesnika. Mamy Kesnika? To powiem szczerze, że nie kojarzę, bo oni mieli jakąś swoją własną fuzję. Ma plus to magii, czyli to jest 330 magii. Mara Chitain za Achitain. To jest opcja, którą mogę rozważyć. Albo po prostu za Smaziodain. Zrobię tak. Dobra. I'm satisfied. Tron jeszcze chyba raz powinien ewoluować, jeżeli dobrze pamiętam. Którą chcemy? No iść na włocznia Wigoru, stalowa bazooka. Opowiedz mi o nich. Włócznia Wigoru atakuje wszystkich nas i zwiększa moją manę. A bazooka zwiększa HP-ki. Chcę włócznie w takim razie, dawaj mi magię. Dobra, to chcę to założyć przede wszystkim. Plus 60 do many. Bierę. Mana to jest mój odwieczny problem. Nowych questów nie mamy poza tą chlebną negocjacją. Zerknę jeszcze w sumie, czy coś ciekawego. Aśpewio, Azal. O, toksycznym buriem i to akurat nic nowego. Ja tu mam właściwie. Herald na 96, czy to jest Betaton? Czy kto jest z wcześniejszych Heraldów? To jest Alilat.
Tu jest ten głupi słoń, który nie jest Ganeszą ani Gilmekalą. To jest Amaterasu, znaki zapytania. Ciebie nie jestem pewien. Jezu, mam nowe demony do studiowania. Najgorzej. Najgorsze uczucie, kiedy mam nowe demony do studiowania, a nie mogę ich studiować. Nasz stary znajomy. Czy to jest ten, którego dopiero zabiliśmy? Nie. Doskonale. A, papa. Starych znajomych. Cześć, Ganesha. Cześć, Abi Ganesha. Gaziel. Gaziel nie ma jeszcze wszystkich skilli, nie. Wy macie wszystkie skille, więc potencjalnie z was mogę spozywać. Ale nie wiem, czy chcę na Ganesha zużywać. Ganesha był głównie pod siłę, więc raczej nie. To na razie wpasuje. Czym ty jesteś? W cholerę magiczny demon, ewidentnie. The Horny One, tak zwany. A Sphinx robi z Izzy Mahamayuri, z czego Mahamayuri też potrzebuje skilli. Nope. Na razie tego nie tykam. Czemu przeczytałem to jako Izael? Chyba wiem dlaczego. Bo jestem skrzywionym człowiekiem. To jeszcze raz potrzebuję. Genmy na 61. Czy mam genmy na 61 do studiowania obecnie? Tak, jest to Yarilo. Anubiski Mammon. Nie chcę za bardzo go fuzjować, tylko po to, żeby był. A jednocześnie nie do końca mnie stać na losowe fuzjowanie rzeczy w tym momencie. Przysięgam, że pewnego dnia zrobię sim na Krem 1, zrobię to zupełnie kompendium, ale to jeszcze nie jest ten sim. Chyba. Chociaż. Unless. Unless. Najgorsze jest to, że jestem ja, że powiem, że to cholerstwo wcale nie będzie nawet dobre. Bo jeszcze raz, czego ja go robię? Przypomnijcie mi z Anubisa i King Mamona. I wydaje mi się, że to, co powstanie w wyniku fuzji, będzie bardziej pod ten, pod gunę ataki. Więc wydaje mi się, że fuzywanie tego z Anubisa i King Mamona jest nierozsądne. God damn it. Czemu fuzjowanie w tej rzetle kosztuje? Tak samo tutaj nie mam w ogóle dwóch demonów i to też mnie przeraża. I gdybym chciał je fuzjować z kompendium, to pewnie bym wyszedł na tę obrzydliwie drogo. A, to ma stema. A. What to do. Kolec mnie, żebym posiedzieć nad tymi fuzjami w tej chwili. Ale jednocześnie wiem, że to chwilę zajmie. Czy mogę po prostu przeskipować rzeczy, żeby... Tak będzie za dużo. Nie chcę mi się... Jakieś nabawki? Party MP Recovery. Niedługo będę miał dodatkowe skille. Jeżeli dobrze pamiętam. Więc nie chcę zużywać punktów na razie. Najrozsądniejsze, co mógłbym zrobić, to pewnie w tej chwili... O, spójrzcie, jakie tanie demony, by the way. To jest tak głupie. Najrozsądniejsze, co mógłbym w tej chwili zrobić, pewnie to...
jakieś losowe fuzje porobić, pójść rekrutować i powtórzyć to w nieskończoność. Albo zostać z tym, co mam, I guess. Względnie zobaczyć, czy któryś z tych demonów, który tutaj jest, nie byłby dobry. Nie chcę fuzjować Trona, nie chcę fuzjować demonów, które nie mają skill. Nie. Pytanie, z czego się robiła Maple Konik, to nie. A ciebie nie, ciebie nie, ciebie nie. Czyli to wychodzi na to, że nikt nie fuzjujemy? Chyba. To zdecydowanie wygląda, jak nic nie fuzujemy w tym momencie. No well. Zobaczyłem, że są rzeczy, ale nie mogę ich zrobić w rozsądnej cenie, więc idę w diabły. Nawet jeżeli chciałbym to zrobić po rozsądnej cenie, to nie mam jak, chyba. Znaczy jasne, mogę przełączyć teoretycznie w każdej chwili na niższy poziom trudności, wtedy ceny w kompanii spadają. Mógłbym posiedzieć, pogrindować 50 lat, nie chcę tego robić na wizji. Going to bed? I guess I'll hit the hay too. See ya. Chyba wszyscy sobie pójdą. Na szczęście Asahi i Toki też sobie poszły. Boję się zapytać, co będzie rano. Halo? Kto do mnie dzwoni? Halo? Swoją drogą jestem dzisiaj na nogach w pół do szóstej. Przeraża mnie to. Jest sobota. Żeby limo, to nie jest tak, że z jakiegoś konkretnego powodu, po prostu obudziłem się najpierw gdzieś o czwartej. Stwierdziłem, że dośpię jeszcze trochę, po czym obudziłem się mówię gdzieś koło w pół do szóstej, już stwierdziłem, gdzie jestem, wstajemy. Niezbyt rozpocznie się konferencja wojenna. Będzie puszczana w każdym stowarzyszeniu. Wszyscy łowcy mają oglądać doskonale. Nie, spałem. If they're holding the conference now, it can only be about one thing. Może to, że będzie mniej wojny? Co ty gadasz? That's probably what they'll be talking about. To jest to ciekawe, że teoretycznie ta bardziej praworządna fakcja planuje zrobić totalny rozpierdol, a nie ta bardziej chaotyczna. Not much we can do until we hear what Fujiwara has to say. Let's go. Let's go. Czy padną jakieś nowe questy? To ważne pytanie. Yep. Pomóż ludziom z Ikebukuro. Okej, czyli musimy po prostu skoczyć do Ikebukuro i tam naprawić zaistniałą sytuację. Ciekawe, czy Gain pozwoli w ogóle, czy powiedzą mi, że o, masz konferencję, na której musisz być, nie możesz. Nie zdziwię się. Mam nadzieję, że im pozwolą, bo lubię robić sidequesty tak szybko, jak mogę. Zapiszę, ale jeszcze raz. Nie. Nie czuję potrzeby, żeby zapisywać wielokrotnie. A, Ikebukuro. O mój Boże, pozwalałem. Absolutnie szaleńce. Przy bramkach podobno był problem. So good to be in charge like this. Why didn't I take up crime earlier? Bo nie wypada popełnić przestępstw? Hey, I was
gonna offer that to Lord Shax. Shut it! I'm going to offer it! Tak, czyli dzieje się kompletny chaos. Kto by się spodziewał? Czym ty jesteś? Isn't it wonderful? Nie, absolutnie. It seems there are some humans who are still sane. You must be one of his friends. Ken? You. Why did you come back? Still acting tough? You're not going to. Może dlatego, że usłyszeliśmy, że ktoś potrzebuje pomocy? Kid, get out of here. A czy możemy po prostu najebać tej czapki, czy diabeł to jest? I don't want to hear that from you. After you drove Ike Bukuro insane. But that's why it is a joy. It's so wonderful seeing people fight like this. Swoją drogą, już tylko tydzień do Persony 3. Nie mogę się doczekać na najlepsze polskie tłumaczenie. Jeżeli myślicie, że nie będę grał w polskim tłumaczeniu, to się mylicie. To będzie przeżycie. Kupujesz na wydaniu? Nie, ja już mam kupioną Personę. Co ty mnie będziesz plądować, przyjacielu? Okej, okay, no ogień nie jest podatny, doskonale. Na hamę też nie. Na gunę? Na gunę. Okej, trzymy go, jest. Sprawdzałem ogień, sprawdzałem hamę, sprawdzałem gunę. I to chyba... O! Okej, dobrze, dobrze, lubię cię. O mój Boże. To za gigachat. Na co jeszcze może być podatny? Na moda czy nie? Yep, na moda jest odporny. A wio? Yep. Nie be. To mamy jego słabości wyczajone. Teraz go to wykorzystać sensownie. Nie wydaje mi się, żeby to miała być jakoś bardzo trudna walka, ale nie chcę krakać też. Zwłaszcza jeżeli sojusznicy będą w miarę. O ma, o ja pierdolę. Już nic nie mówię, ja się nie odzywam. Rychło w czas, kurwa. Ja literalnie nie mogę. To co, Persona 2? Aaaa, spokojnie. Ja wiem, że jest źle, ale nie aż tak źle. Jezus, ten panik. Zapłuję w tym momencie. Jedynie się przydałby mi się ktoś, kto jest odporny na tego, na panikę. Nie jestem pewien, czy ma kości. Ale mieć mam. To jednocześnie. Czy ona mi się na coś przyda? Na modo? On jest w cholerę odporny, z tego co pamiętam. Ale... Pośmiejemy się przynajmniej, I guess.
Bong. Czy możesz używać Wielding Shouta zamiast tego? Au, ta Diana była z tym pomysłem. No dobra, rozumiem. Gdzie jest ptasie? Zapraszam, ptasiorza. Media ramka. No hej, czy on ma jakieś zan rzeczy? Może o, nie wejdzie. Spróbujmy tak. Alleluja, proszę cię, wiesz co masz zrobić. Nie to! Kiedy twój sojusznik ma literalnie jedną robotę i nawet jej nie potrafi zrobić. No dobra. Rozumiem. No, pokażcie mi wasze all-outy. Mediama się przyda. Na Kukadża przyda się. Nie powiem, że nie. A to było silne 6 hitów. Jaka jest szansa, że on padnie w tej kurze? Spora? Tak, chcecie jej swoje życie, potwierdzam. Łatwo, żeby nie rzec wręcz prosto, czy nawet banalnie. Okej, czyli to demon powodował ich szaleństwo. Odebrałeś ludzi, odchodzi. Bo jesteśmy o to proszeni. I nie musimy się ciebie słuchać, panie Ken. I see. That kid saved us. I almost lost everything because I refused everyone's help. Wiesz, nie da się robić wszystkiego samemu. Trzeba ufać innym, być przyjaciółmi i w ogóle. How can you bow to a hunter? There's nothing wrong with thanking someone who saved your life. Jak to nie? Oni są gorszym sortem. Now we can try to rebuild Ikebukuro for real. We really put our backs into it this time. Prawie cukrzycę dostałem od tego, jakie to słodkie. Take care. Wait up, Ken! Czekaj, Ken, a co ty, Barbie jesteś? I'm gonna have to step up my game to keep up with Ken. Domyślam się, że więcej questów nie mamy. Nie wygląda. Wadu. O mój Boże. Cześć im. Domyślam się w dodatku, jakim buildem może grać ten Wadu Stop i nie podoba mi się to. Na pewno nie mam więcej challenge questów. Nope. Doskonale. Hey, looks like it's starting now. Okej, posłuchajmy o tej wspaniałej apokalipsie, czy innej Armagedonie. Fujiwara here. Lucifer and Merkaba have requested we hold a video conference. I'm sure you've all guessed what this is about, but let's hear what they have to say. Posłuchajmy, jak wypowiadają wszystkim wojnę, doskonale. I see no more need for diplomacy. Allow me to be direct. I am ending the ceasefire. Yep.
I knew it would come to this. After all, it was I who suggested this ceasefire. Seems fitting that you would be the one to end it. Zgodnie z oczekiwaniami, to demony prawa kończą zawieszenie broni, a demony chaosu je proponowały. Wiesz co? I'm glad you understand. As your rats have no doubt already informed you, my godslayers, the samurai of Mikado, march toward Tokyo as we speak. Upon their arrival, we shall bring forth Armageddon. Such a hasty move. Casting aside patience, Merkaba. Hasty? You are ignoring the magnitude of this problem. That Flynn is a false messiah. We must act before he can sway the people. Agreed. But I will not abandon the Yamato Perpetual Reactor to you. The ceasefire is over, Merkaba. A my jesteśmy dosłownie po środku frontu. The war has begun, Lucifer. I call to you, people of Tokyo. Join me in our Lord's army. Those who do shall be granted the right to live above the firmament. Masz na myśli tam, gdzie i tak będzie czarna dziura, więc i tak nie będziemy żyć? Okej, dobrze. Nie ukrywam, póki to zdają się to bardzo puste obietnice. Salvation is at hand for those who believe. Fujiwara, Skins. Now is the time to repent for your sins. My army shall expose your salvation for the lie it is. We will defeat you in battle, and then we will down. The Hunter Association has chosen its stand. We will fight with Flynn and defeat both Lucifer and Merkaba. What's cannot fun? Trust the angels or the demons. We won't force you to fight. You must make this decision for yourselves. Those who desire freedom, join us at Camp Ichigaya. I nagle wszyscy się podchodzą na trzy różne obozy. Doskonale. A ci, którzy chcą zająć się Lucifera i Merkabą, niech udadzą się do obozu Ichigaya. Doskonale. Do this anymore. I'm joining Merkaba. I want to get my family away from all this fighting. To by implikowało, że dołączenie do którejkolwiek ze stron spowoduje, że nie będzie się w stanie wojny, że tak to ujmę. Tired of living in constant fear because of the demons. Why? Life on the ceiling isn't worth letting the angels walk all over you. Pathetic, isn't it, kid? Zgadza się, to wszystko żałosne. Letting themselves be misled by empty promises of others. Lost and desperate for something to cling to. Najgorsze jest to, że jakkolwiek nie zgadzam się zawsze z Dagdo, to jednocześnie widzę, że on bardzo często ma rację w tym, co mówi. None of them trying to find their own way. Like I've said, dependency compromises freedom. Don't make the same mistake. Okej, hallo, ja też dostaję wiadomość. It's from Abe. The Ashurakai will be siding with Lucifer. Ku zaskoczeniu absolutnie nikogo. You're not leaving us, are you? I know I should help Flynn. Ale. I can't betray the Ashurakai. I don't know what to do. Okej. My pomożemy Ashurakajom, bo oni mylą się dołączając do Lucifera. Dlatego pomagając nam, pomożesz też im. Proste. Leader. Okay. I've made up my mind. I want to fight with you. With all of you who accepted me. This is my answer. All right. That's fine. It's settled then. We go to Camp Ichigaya. Myślałem przez chwilę, że z każdym będziemy musieli tutaj dyskutować. Lucifer and Merkaba once and for all, together. Ale ewidentnie wystarczyło tylko Halu je przekonać. Dobra, chciałbym się wyleczyć. I polecimy do tego, do Ichigai. My nie mieliśmy chyba jeszcze okazji być w Camp Ichigai, prawda? O mój Boże, nawet challenge quest. Wiesz co to oznacza? O Jezu, trzy nowe.
To trzy nowe challenge questy. O mój Boże. Czyli musimy zabijać demony w Campi Chicaia. Musimy dostarczyć Fototame Gushi, który jest z pałacu Tougu Gosho, i pokonać Arahabakiego w stanie Tennozo. Czy ja strzelam 3 na... Excuse me? That sound. Czym były te dzwonki? It's been a while. O, cześć, Stephen. Kopę lat. Do you guys know him? Kind of. Trochę. It looks like you have some new faces with you. My name is Stephen. This girl is the goddess of Tokyo. She is Tokyo itself, and she responds to the hearts of the people of Tokyo. She has lost her original power now that the people are divided. Tokyo is at a critical juncture. The future depends on your choices. Jak bardzo subtelny można być? She's concerned. I would like you to do your best to protect her. You should be able to choose the path you want to walk. Jak bardzo subtelny można być? Choose our path. You'd think he'd at least provide some concrete directions. Przynajmniej nie jest to czwórka oryginalna. Come on, dude. We already know where we're going. Camp Ichigaya. Let's be on our way, master. Come on, Nanashi. We're going. Co się denerwujesz, Asahi? O co ci chodzi? Okej, czyli nie byliśmy jeszcze w tym. W Campi Chigaya. Czyli musimy znaleźć, gdzie jest Campi Chigaya. To? Zastanawiam się, kiedy będzie najszybciej wyjść w takim razie. W sumie. Spróbuję chyba tędy wyjść. I po drodze nie wpaść na 50 demonów. To już w ogóle będzie fajnie. Jak już co do ich, też mogę podganiać. Bo jednak ciągle narzekam na brak kasy, więc zaszkodzić na pewno nie zaszkodzi. Dobra, mamy parę side questów do porobienia. Brzmi podobnie do motywu z ekranu tytułowego, trochę. Czy ja was wszystkich mam? Tak. Przy czym zastanawiam się trochę, czy nie chcę kogoś zakutować, żeby potencjalnie posfuzjować. Nie. Pracować nad pewnym kompanią. Trochę bym chciał, ale jednocześnie wiem, że to grindowaty biznes. Czy możesz nie odchodzić? Hustle drink? Jasne, mam ich dużo. Pieniądze? Niech ci będzie drogo, ale... Pierdolę. Nie wiem, widzę tego. Nienawidzę tego całą swoją jebaną nienawiścią. Ale tylko czasami, ale zdecydowanie był to jeden z tych momentów. Moja partia w tej chwili jest do levelowania, right? Loki chyba nie jest, nope. Tron jest do levelowania do tego, do ewolucji. I muszę poznajdywać te miejsca, które... miałem w sidequestach. To chyba jest jedno z nich. Hello. Oja? Oja, oja?
essence really is something. So my host called you for help, you virile young thing. But you're too late. I'm all pumped up for my final form! Demon's aura thickens. Look at this strong, curved body. Check out that girth. It's all about the girth. That's what she said. No human can handle this much. That's what she said. Now, as I am, as I wish, I'll make you squeal your desires. That's what she said. Okay, I should say. Sounds like a fight. Yeah. God damn it. Wskazujesz, że to nie jest opcja, prawda? O kurwa. To zdecydowanie była opcja. Pomocy. Au. Au. God bless. Chyba wiem, dokąd to zmierza, tak wam powiem. To nie jest to, co chciałem. Au. Ktoś u mnie miał te Tekken. Chcesz podpowiedź? Na. Nie trzeba. Jak będę chciał podpowiedzieć, to będę dawał znać, że chcę podpowiedzi. No, ogół staram się samemu rozkminiać jakąś strategię. A czyj buff opowiadasz? Chętnie ktoś, kto ma dużo buffów, debuffów. Buffy, debuffy? Ktoś u mnie miał buffów więcej, tego co pamiętam. Bajchu nie. Ty masz Worka i Makaraka. Worka jest teoretycznie opcją. Ja sobie wezmę bajku, żeby pospał workę. A my sejanskie zasapał. Oj, tak, tak. Strategią na Zufa. O kurwa, sekunda. Okej, jeżeli tak się chcemy bawić. Kim ja jestem, żeby ci odmawiać, stary? Czy on będzie też używał dekundek, kółko? O! O! Rozumiem, rozumiem. Koleś mi nie zajęć jedną głupią rzecz w tym momencie. Ale nie wiem, czy byłbym w stanie posunąć się aż tak nisko. Do czegoś aż tak paskudnego.
Oh wow. Tak myślałem, że on to blokuje. God damn it. I wonder where this one is going. Nigdy. Jestem na dobrej drodze, żeby stwierdzić, że jednak jestem tak tanią kurwą. Ale to się zaraz okaże. Na razie jestem na etapie myślenia o tym, więc jeszcze nie jest aż tak źle. Pamiętaj, jeżeli ten boss mi daje po wpływie, to zobaczy. Serio? Oczywiście, że kryt, no. Rozumiem. Tak wiem, spokojnie, nie musisz mówić. Zobaczmy. Znaczy, powiem tak, idę sprawdzić to na zasadzie bycia kompletnym imbetylem, więc proszę nie przejmujcie się tym, co właśnie robię. Zatem.
O, widzę, że przychodzę rychło w czas. Oh no. Oh no. Czy jest mi źle z tym, co zrobiłem? Nope. Where's Maruo? Is everyone okay? Maruo, brachu! Did Maruo always look like that? Yeah. I gave in to that demon, and he made me look all cool like that. But this is the real me. So, all that stuff about being yourself was a lie? Yeah, ja tak naprawdę myślałem. We got tricked by a demon and did all that stupid shit. I can't believe I called you Maruo. Też nie mogę uwierzyć, że robiliście takie mądre rzeczy. To brzmiało bardziej, jakby go pobili, a nie jakby sobie po prostu poszli. Aren't you going to leave? Even if it was a demon, I was really happy when you told me you'd love me anyway. Ojej. Huh? I didn't know what to do. I was so scared. You saved me. I did? Thank you. Niech to, że potrzebuję po prostu ciepłych słów. You hear that? She said I saved her. Tylko błagam, nie rób sobie teraz jakiegoś kompleksu Mesjasza czy coś. Yeah. I remember now. I wanted to help everyone. But then that demon showed up and I... Nic mu nie powiem. I just wanted to be cool. That demon made me so confident. Zauważyłem po tym, jaki był to demon. Raczej to po prostu tier wyżej niż Shredaine. Rozumiem. Widzicie? Nie musieliśmy o tego mówić. Sam zeszedł do tego wniosku. Just like you do. Thank you, Hunter boy. Nie ma za co, Maruo. Maruo z jakiegoś przeklętego powodu mi się kojarzy z Mitsuo. Ten z Persony 4. Czy ja... Ja powinienem teraz się wrócić, prawda? To jest takie bardzo nie chcę, ale jednocześnie to dość rozsądna opcja, jeżeli chodzi o leczenie. Więc I guess, że się wrócę. Przeraża mnie, że te demony chcą się ze mną bić. Tęsknię w tym momencie za grami, które miały ten dobry system, w którym jeżeli ma się odpowiednio wysoki poziom, to... Demony po prostu nie atakują gracza. Znaczy demony, ogólnie przeciwnicy. Za dużo się celów nagrałem, I swear. Żarty żartami, ale po tym jak ograłem tyle części Tracer, to mam wrażenie, że to jedna z tych gier, które ma bardzo dużo wygodnych quality of life rzeczy. I potem ciężko się z tego przychodzi na inne tytuły. No jak jeszcze raz, kto poszedł do Expo? Tron, Yggdrasil i Elkonis. No i dobra, możemy szukać dalej rzeczy do porobienia. Na szczęście na to dziwne jesteśmy odporni. Tak, to Josu... Byliśmy czy nie? Ale nie wiem czy byliśmy, ale na pewno są tutaj rzeczy do zgarnięcia. Są też demony. Nie wydaje się, żeby to było coś nowego, czego jeszcze nie widzieliśmy. Z
Zabić mogę, ale moje nie wydaje mi się. No, niska poziomowe demonetyzowanie. Absolutnie nie przychodzi mi ich zabić wszelkimi dostępnymi środkami. Dobra, lećmy na górę na razie. Tak się zastanawiam, czy poza obozem Ichigaya będą teraz jakieś miejsca, w których będę miał przeciwników na jakimś wyższym poziomie. Bo myślałem, żeby porekrutować coś potencjalnie, a nie chciałbym rekrutować demonów gdzieś na 20 poziomie czy którymś. Podejrzewam, że w Ichigai będą najosadniej... Demony z najosadniejszym poziomem, o, w ten sposób. Tsukijikongan, czyli to nie. Tu też nic nie ma. To jest Kinza, to też nie. A cóż to? Toś to Holda Fallenów. O Boże, to jest silna Holda Fallenów. What the frick? Czy najbardziej jest na Zio podatna ze wszystkich rzeczy? I na Hamę, to akurat było do przewidzenia. Co jeszcze raz ja mówicie? Chociaż... To chyba będzie dużo lepsze. Yep. Oh boy, let's fucking go. Tęskniłem za tym. To muszę to poprawić. Halo? Ładne jeszcze jak wypadają. And you... Nah. Coś tam nach wygrałbym. Nie wiem nawet za bardzo czemu to jest aż tak memiczne, ale... Wszędzie to widzę ostatnimi czasy. Czyli generalnie, jeżeli dobrze rozumiem, to musimy walczyć z tymi demonami. Albo możemy to jakoś obejść? Znaki zapytania? Chyba możemy to obejść. Weź mnie, nie zdarza się, że muszę walczyć ze słowymi rzeczami. Proszę. Nie jestem tu od walczenia ze słowymi rzeczami. Chcę za to zobaczyć, gdzie te sidequesty są. Tu jest Minami Senju i to chyba nie jest to miejsce, do którego miałem iść. Do Ueno? Nie, dzięki. Więcej hasideł. Żadnymi kajtami dziś nie będę, to na pewno. Cześć, można przejść. Co tu jest? Tu jest Osuka. Tędy można przejść, ale nie chcę. Muszę sobie poprzypominać mapę, szczerze mówiąc, bo za długo przed wymiarem i teraz trochę rzeczy wyleciało z głowy. To jest tu. Na razie najbardziej szukam jakichś znaczników, które powiedzą mi, czy mam gdzieś questy, czy nie. Ale póki co takowych trochę brak.
Każdy drugi ten będą też przeciwnicy. Tylko inni. Po drodze do Ichigai. Miałoby to sens, ale jednocześnie nie zdziwi mnie, jeżeli nic nie będzie. Pieniądz. Więcej pieniądz. Demony same się nie wykupią z kompendium. To jest to. Dobra, zerknę jeszcze raz tutaj. To jest Ichigai, to ok. To jest w pałacu Tokugosho. A to jest w stronie Tennozu. Nie był w stronie Tennozu, prawda? To nie był Tennozu. Uwaga, powiedzcie mi, że to nie był Tennozu, bo będzie im smutno i przykro. Teraz się najbardziej zastanawiam, gdzie jest ten nieszczęsny pałac, który musimy znaleźć. Oj, nie chciałem to wpadać. Z drugiej strony, jak patrzę na to, na co wpadłem, to chyba bez różnicy. O mój Boże, wyżyjecie? Już nie. Widzę, że tu jest ten Nozu jako taki, ale czy to będzie schron, to będziemy musieli zobaczyć zaraz. A no i kwestia, że musimy to mocno dookoła obejść. Bo musimy wrócić tutaj na autostradę. Autostradą na hel... U, Laila. Na co byście były podatne? Na zio. Najbardziej zio ze wszystkich. Na głonę, zaraz zobaczymy. Może być. Jeżeli tak to działa, to Grant tak też pójdzie. Żarty, że tam Yggdrasil zaraz może poziom dostać. Przy takich walkach. Można dojechać sobie na autobusem 66, a nie czekaj. Tak mi się zawsze z jakąś szpilką kojarzy, szczerze mówiąc. Na ile to pewne skojarzenie, to nie jestem pewien w tej chwili. To jest ten Nozu. Wyczuwasz tu potężnego demona. Nie zaszkodzi zapisać, zwłaszcza po tym wylewie, który miałem na tego. Na Marę. Była! Właśnie o to mi chodzi. Bo ja zdaję sobie sprawę, że ta linia była, ale oni ją likwidowali. Znaczy likwidowali, zmieniali nazwę. Posiada chabaki. Wygnała mnie sobie kraj jako zajce. Wsiądz tu ślady w wspaniałej magii. Ale wiesz, że ja tu jestem, żeby cię zabić. No, rozumiem. Skurwiony. Czy powinien się bać? 75. Biorąc pod uwagę, że używał Makarakalnu, to nie zdziwi mnie absolutnie, jeżeli jest podatny na magię. Generalnie, nawet nie, że jakąś konkretną, tylko na wiele rodzajów magii. Okej, to nie trafiło tylko.
Jednocześnie mam wrażenie, że posiadanie demonów, które są od ataków Gun, jest złym pomysłem w tym momencie. I idę to naprawić. Fangbreaker tu będzie zły. Chodź tu. Ty weź Snack stój, bo boję się jego fizycznych ataków. Przecież to nie może być tak, że on też będzie miał te tiebreaker, prawda? O mój Boże, on będzie spamował ten makarakan, prawda? Potęga. On nie może spamować makarakanu w nieskończoność, prawda? Prawda? A nie chcę. Póki co na to wygląda, odchodzi. Słuchaj, jak odpowiednio go zdebuffuję, to na pewno w pewnym momencie zamiast tego, zamiast makarakanu użyję Dekundy. I wtedy będę mógł mu najebać. Clueless. Śmiałbym się, gdyby się okazało, że oni teraz zaatakują i to będzie zreflektowane i on dostanie śmirka z tego. Powiedzmy. On wciąż ma tego makarakana niestety. O, ale mogę Magido sprzedać dalej. Next. Warcry, jeszcze jeden powinien wejść. Jeszcze go mogę Warcry... What? Ha? And I want to fucking die. Jak patrzę na tą walkę, to jedyne co chcę to umrzeć. Jesus. Mój święty Boże. Ta walka będzie moim końcem. Czy ja mam kogokolwiek, kto ma Megiddo? Ja zawsze usuwałem Megiddo i to mnie niepokoi. Na to by wychodziło. Czy Imposing Stance mógłbym rozjebać AI na tyle, że nie użyję makarakalnu? Mogę sprawdzić. Nie wydaje mi się, ale mogę sprawdzić. Bo kto miał Imposing Stance jeszcze raz? Ty miałeś Imposing... Nie, ty. Kto ma Imposing Stance? Jestem ślepy, pomocy. Ty masz.
No i spaleć nie zaszkodzi, I guess. W najgorszym przypadku będę czekał, aż Halleluja go zabije. And I want to fucking die. Nie no, mi się nigdzie nie śpieszy. Kiedyś mu się znudzi, prawda? Jezus, to jest takie paskudne. Nie dziwię się, jeżeli on jest po prostu podatny na któryś status i statusu trzeba użyć. W tej walce. Dobra, idź fuj. Makarakan z tego co kojarzę zazwyczaj reagował. W sensie wszelkiego rodzaju ssanie many było jako magia i było blokowane przez Makarakan. A critical life, spierdalaj. A null nerf. Ha. Fire basic days. Masz za dużo dobrych rzeczy i nie mogę ci tego dać. Sanie Soul ma... Nie jestem pewien, czy Almighty Souls domysłu niereflektowalne, szczerze mówiąc. Bo pomyślałbyś, że... Bra. Widzicie to jebane drzewo reflektu? Słuchaj, ja... Chciałem cię tu zostawić. Chciałem ci po prostu powiedzieć idź sobie do innego miejsca. Największy fistfight w Elysii od paru lat. Ale jest to coś, co potencjalnie mogę potem obejrzeć. Nie wiem, czy ty byłeś na Steamie przez ostatnie jakieś pół godziny, czy niekoniecznie. Domyślam się, że nie. Bo jeżeli nie, to ciebie ominął największy set, jaki zrobiłem od dawien dawna w SMT. Death Door. Więc generalnie... tak, ominął cię największy set, jaki zrobiłem od dawien dawna w SMT. Nowy challenge. Jezu Chryste. No okej, nieważne. Dobra, nie będę narzekał. Cześć, co i tutaj? A, windę. Cześć, to windę mi wyłapywało? Nie. To terminal mi wyłapało? To żeś seową, Marę. Bo Mara to taki bardzo fajny demon, który stwierdził, że będzie miał jako jedną z abilitek przebijanie tetrakarnu. W sensie dosłownie niszczyć tetrakarn. A drugą jest czarmowanie całego party. A trzecią jest fizyczny atak. Więc po tym jak moja pierwsza walka skończyła się na tym, że właśnie każdy jego matka był czarmowany. Uznałem, że może być tylko i wyłącznie jedna odpowiedź na ten bullshit. Jedna. Tylko i wyłącznie jedna. Zostawiłem walkę na auto dosłownie i poszedłem do łazienki. I akurat wróciłem, jak walka się kończyła.
Dobra, to jeszcze ten pałac nieszczęsny. Gdzie on może być? Tak się zastanawiam teraz. Chciałbym, żeby te rzeczy były opisywane na mapie, ale to już by było do mnie dużo, I guess. To jest Minamiso na Machi. Najtrudniejszy. I mean, możesz nie mieć czegoś, co ma Reflect Fins domyślnie i wtedy jest. Actually trudno, nie. Oh no. Zresztą najstraszniejsza holda w dziejach. Gdzie jest Alicja? Alicja, zapraszam. Czy jak na Ashid ginie? Nie wiem, powiem szczerze, nie wiem. Gilmik, ale też bym słapnął w sumie. Najlepiej na Anubisa, żeby jakieś dziwne rzeczy się nie stały. Hello. Słaby demon, zgadzam się. Alicja, taki słaby demon. Bo jeszcze raz, co mi zostało challenge questów? Cesarski pałac Togu Goszo. Gdzie jest Togu Goszo? Do jasnej, ciasnej. Chciałbym to wiedzieć. Ciekawe, czy jakbym wygooglował to Gugosho, to czy by mi znalazło chociaż dzielnicę. Czy ja... Ja stąd nie dojdę tu, gdzie chcę. Będę musiał to obejść od zewnątrz bardziej. Zgadnie nie wiem, czy przez Shibuya, bo nie przeczytam, ale nie chcę sprawdzać. Bo... krążenie. No tak, tu mamy Shinjuku, tu mamy więcej Shinjuku. Tu mamy demony, tu byliśmy generalnie. Nie jest ten przeklęty pałac. Nie tu. To jest ten pałac, to jest Hidebashi. To jest jakieś podziemne przejście, jak on się przechodzi, no. I to prowadzi do Ikebukuro, to nie. To nic nie ma. To jest Ichi. Mówicie, że nie unikniemy walki z demonami? Ale mam wybór. Puścimy im w pierdol. Akurat ma ładny setup do bicia hold aniołów, więc... Jestem jak najbardziej za. What? Nie, nie Lucifera. Do tego, do jednego z challenge questów jest... Tak, czy powiem, jak się nazywa. No, tylko skończyłem koncert. Mówicie, że zaraz nas znowu napadną? Proszę, nie. Szukam... Challenge Quest, mówi, że to się nazywa... Togu Goszo. I swear, jeżeli to będzie Togu Goszo. Nie, to jest? Czym ty jesteś? To może być Togu Goszo. To jest Togu Goszo. Standard.
w ostatnim możliwym wieku, kurwa, jesteście. Barbatos. Fallen, więc podatny na light, prawda? Nope. O-o. Houston, popełniłem błąd. O kurwa. Okej, okay, dzięki Bogu za tego bloka. Twarde są schudy, syny. Jesus. Są dużo twardsi niż myślałem, że będą. Dobra. Zmienię sobie party, żeby się ekspiło. Tron, widzę, że wejdziesz pewnie na całą jedną walkę, bo... No więcej nie będziesz miał many, ale kto by się przemał takimi nebezgami? O kurwa. Czym wy kurwa jesteście? Ja się grzecznie pytam. O! The Lion Horde. To miałeś mieć ten... Haha! Bo ewoluuje. To jedyne, co ci mogę powiedzieć. No nie atakują fizycznie, prawda? Ale hater, holy shit. Ojej, koledzy, co masz to? Myślałem, że może się uda. O, proszę nie robić niczego niemądrego. Boże, jeszcze żyjecie? Nie chciałem tego robić, bo mana, ale I get... Ale jestem niemądrym człowiekiem. Jestem bardzo niemądrym człowiekiem. Yep. Tak myślałem. Dobra, Zion na nich nie działa jakoś wbitnie, ale z braku laku. Ty musisz wypierdalać natychmiast. Cześć Marcin, witam. Czy ja chcę próbować? Nie, że na tle niewiele robiłem, a mu domu nie chcę próbować. To taki Limekala po prostu, żeby potencjalnie... Albo w tataka, nie chęć. Opcji moje z wojną. I know that. O mój Boże, ja nie mam many. Nie podałem się to. A kamyki robią relatywnie niewiele. Musiałbym mieć lepszą kamerkę, żeby ten efekt jakoś dobrze wychodził. Bo tak to widzę, jak dużo się ucina, powiedzmy. Pomijam to, że górę mi ucina, bo to jest kwestia ustawienia kamery, a nie jakości kamery. Naprawdę. Wychodzi dobrze. Znaczy wiesz co, na każde wychodzi dobrze, mam to jako odpowiedź, czekaj. To jest moja odpowiedź na wychodzi dobrze. Nie, generalnie póki się... Oh, oh baby. A póki się nie ruszam, to jest okej. Okay. Jak zaczynam się ruszać, to jest nieco gorzej. Ciebie też muszę cofnąć już chyba. Nie na was. Czy mam jakąś tam mabufu, daj może? Albo jakąś mabufulę chociaż? Ty masz bufu, daj samo. Nie wiem, jak ale też ma Cold World. Niepokoi mnie to, co widzę. Chodź to.
silny będzie ten Cold World w wykonaniu Gimekali w sumie. Well, I guess. To jest opcja. Ale wkrótce nas tytanomachi na pewno. Max Health Encounter UW. Kiedy nowe skille? Nie no, muszę chyba. Przynajmniej trochę. Ktoś coś mi daje. Diana, co mi dajesz? Mamu do zamiast beat reduction? Nie wydaje mi się. Jasne, przedmioty zawsze przygarnę. Jeżeli trafi na coś, to nie jest hold, to nie wiem, czy nie będę chciał pogadać. Okej, okay, z tym akurat to się boję gadać, ale niech będzie. Okej. Okay. Tak też może być, I guess. Reszty się trochę boję, ale jednocześnie nie chcę tracę. Asiel? Nie wiem, czy z Wajlami można gadać. Ukłonię się. Nie, to miałem na myśli, przyjacielu. Rozumiem, rozumiem. Pogadasz w formie, widzę. Au. To blało. A ze studentki jak spróbuję pogadać? Nie, ty jesteś smaczny. Tak? To żart, który ma za dużo lat. Ha! W 2010 nie mieli humoru potwierdzone info. Przywitam się. O. Okej, okay, czyli dosłownie wszyscy tutaj poszli. I wciąż dostałem za to expa. Doskonale. Coś czuję, że epogadasz będzie dzisiaj ze mną bardzo silny. Jak tak na to patrzę. No i syna. O, kopę lat. Dawnośmy się nie widzieli, przyjaciele. Zatańczmy, okej. Okay. Aha, czyli po prostu mam chujowe staty, rozumiem. Rozumiem, rozumiem. Trzeba było dawać Dexa. Powiedział żaden gest Dex Soulsów nigdy. Masz rację. Nigdy o tym nie myślałem. O, widzisz? Oj, tylko 8432, spoko. Łatwo. Nie chcę zostać znowu brutalnie pobity przez handel zlota. Więc nalegam. Dziękuję. Próbujemy z nim pogadać. Okej. Okay. Naprawdę? Kocham tego. O, jeszcze kocham tego. Ja cię nie chciałem zabijać. Sam się o to prosiłeś. Mam świadków, a on się sam o to prosił. To co? 15 podejście do Barbatosa? Nie. Uh,
Masz moich sojusznikiem. Tak. Jak to nie? Nie znasz się. Mogę ci pokazać, że jest inaczej. Ujo. Ewidentnie nie jestem dzisiaj dobrym partnerem do rozmowy. Zostań, pes. Dużo lifestone'ów, bierz. Trochę many, no dobra, au. Okej. Okay. Drugi demon zakrytowany, wszystko jest K. Powiedz ty mnie, przyjacielu. Aha, czyli on jest podatny na fizyczne i hamę. Boję się go. Nieironicznie to, że akurat wykonują ten specjalny atak, nie jest mi na rękę. Bo wolałbym, żeby on wszedł podczas walki z bossem albo coś. Mam dwa nowe demony. To jest pozytyw, to na pewno. Złota zasada, trzymać się prawej ściany. Prawej ściany, prawej ściany. Zapisz, to brzmi jak niebezpiecznie dobry pomysł. Czemu dajecie mi dobre pomysły? Może tym razem się uda. Hello. Wciąż. Okej, okay, dobra. Dużo HP? Bierz. Och, fuj, naprawdę dużo HP. Łatwo? Czyli co, udało mi się znaleźć? Znaczy znaleźć. Zekutować wszystko, co tu jest i nie jest holdą? Na to by wychodziło. To teraz ważne pytanie. Czy coś nowego się pojawiło? Jest Garuda. Który nie jest jakiś specjalnie dobry. Nie będę kłamał. Jest Herub, którego chcę ewoluować. Jest Pyton. Pytona kojarzę głównie z tego... Devil Survivorów, szczerze mówiąc. Bo był tam bardzo dobrym demonem. Jest Hezel, gry. Fenrir kojarzy, że jakoś zaraz chyba ma być dostępny do rekrutacji normalnie. Znaczy, ja chcę rank D. Mogę chcieć rank D. Jakoś taką rank D. Rank D, bank D, hehe. To teraz jest wszystko Baronga. Czy Baronga mogę sprzedawać? Mogę. Teoretycznie mogę. Tylko te pleromy, które przypadną, tak bolą. Dlatego boję się zawsze fuzjować, kim mam one rzeczy, które nie są magiczne. Nie no, chciałem trochę Baronga sfuzjować, bo wiecie, hehe, Shiva, hehe. A nie wiem, sobie, czy w tej grze też rank daj Baronga o Shiva? Pomyślałbym, że tak, ale jednocześnie pewnie nie jest. Słucham? Porozmawiajmy. Ja bardzo chętnie porozmawiam o tym, co właśnie usłyszałem. Nie potrzebuję żadnej kadży, jeżeli mam Roster Candy. Jeszcze by media dramatu weszło, to już w ogóle byłoby świetnie. Ale chyba się obejdę. To w jakiejś grze nie dają Shiva. Możliwe?
Nie jestem pewien, powiem szczerze. Tego, że chyba jest okej. Właśnie, czy w specjalach coś nowego się pojawiło? Nie. Pewnego dnia... Hop. Yep. Tutaj też daję tylko jako specjalną fuzję z dwóch demonów najwyraźniej. Demonicho, proszę, nie? Not the demonicho. Ignacy Rangda raczej nie. Kozy nie chcę. To nie wygląda źle, tylko musiałbym najpierw na Mahameju Rim skill dobić. Więc jeszcze pomyślimy. Ten dragon też jest niedługo do rekrutacji. Chyba na styknie. Według internetu. No, tutaj nawet widzę ze specjalnej fuzji, że dają. O, bosik. I tak, planuję wejść, nie mając demonów, a o co chodzi? Spokojnie, jeden, no aż tak źle. Chyba. No, skakuj. Kto mi się jeszcze może przydać w sumie? Ty się możesz przydać, bo masz Warcry. Ty masz Laster Candy, więc też się przydasz. Ty masz oba karny, więc się możesz przydać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Słuchaj, teraz jeszcze raz zapiszę. Mam nadzieję, że to nie jest Horda. Bo jak to jest Horda, to nie mam many wystarczająco. Czy istnienie Mahamayuri implikuje istnienie Mamudu Yowei? Ej, tu był Futama. Jestem idiotą, przecież to jest quest na niego. Znaczy, Futama w ogóle domyślnie nie jest demonem na dużo niższym poziomie? Niż 75? Czy mylę demony teraz? Wydaje mi się, że Lomunesz to jest ty któryś... i on może nie mieć słabości w sumie. Czas się przekonać. Lok, doskonale. Mirk, to nie jest doskonałe. Okej, zobaczmy jak tam. Magic me. To kolega mam przez to na myśli. Bo chyba nie rozumiem. Hej. Hold up. A okej, okay. Dobra. Już wiem, już czaję. Już wszystko czaję. Bo on używa przedmiotów. Czy ja chcę używać? Chainów? No. Walkę z posem w domenie? Na. Gunę? Okej, gunę działa. Moim dużo większym problemem jest to, że... A nie, mam Adiama, nieważne. Attack meter, this is fine. Agile milestone, this is fine. Jestem na plus 3 na wszystkim. I on użył tego. A on użył fizycznego repela. Więc trzeba go bić. W sumie to będzie ma. Na wszelki wypadek. Nie chcę ryzykować, nie wiem po co. Raczej jestem bezpieczny, jeżeli nie będę robił głupich rzeczy. Magic Mirror, czyli teraz będę musiał trochę...
O kurwa, powinien się był tego spodziewać. No dobra, rozumiem. Okej, to nie jest też takie straszne. Zastanawiam się, czy on może mieć jakąś inną słabość niż Adji, ale nie wydaje mi się. Znaczy, w sensie, czy w ogóle ma jakąś słabość? O, to jest to, na czym się zastanawiam. Mogę podpróbować, ale tak mówię, wydaje mi się, że nie będzie miał. Sprawdziłem Adji buffu. Boże, nie śmiechni. Dzięki Bogu. Magic Mirror, Mudon Stone, this is fine. Ciekawe, czy użyję teraz obu tych D-Stone'ów, DKJ i Dekundy. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy na plus 3 minus 3. To się tego spodziewam, szczerze mówiąc. Okej, Dekunda stąd. Nie jest to Dekarza stąd, więc to tyle dobrze. Więc wciąż będzie sporo obywo. Strzel ostatnim buffusa. Nie jesteś na łykę, strzel Zandain. A no, sam jest podatny. Walden. Ty już możesz właśnie się zamienić. Coś u mnie miało Zan chyba, co? Ktoś miał Floral... Ja komuś dałem Floral Gasta. Rangdzie chyba. Jep. Zapraszam Rangda. Magic Mirror, przeboleje, Agil Mao, bolało. W sumie Imposing Stance stawi, że on nie będzie mógł używać Dekundy łamane na Dekadze. Więc to jest duży plus, I guess. Czy ktoś jeszcze ma coś... Warcry'a bym chciał. Ktoś chyba miał Warcry, ty masz Warcry, ja zapraszam. Teraz jeżeli spasuje turę, to Rangda i tak będzie czekała, więc chyba po prostu się czakra dyropnę. Nie chcę potów używać się na tego typu bossów, więc tylko trochę save wyleczę. Bo teraz, jeżeli dobrze myślę, to zmarnuję mu pierwszą turę i pójdzie Mirror. Yep. Czyli chyba jestem ustawiony. Dużo ma HP, to jeszcze stansujemy dalej. Warcry. Jak są efekty? Plus 3 minus 2. Mógłbym Makkarzy w sumie użyć. On teraz użyje chyba Magic Mirror'a i nic więcej. Więc takie trochę zlupowane jaj się robi. Trzeci Warcry. Mogę go strzelić teraz, bo i tak będę miał dodatkową turę. Przez to, że sojusznicy będą im pomagać. A wiem, że w tą turę i tak bym nie skończył. Leave it to me. Please leave it
Imposing Stance jest bardzo zabawny, dopóki przeciwnicy tego nie używają. A niestety wiem, że jest przynajmniej jeden boss, używa pseudo Imposing Stance'a. Jeszcze żyjesz? Powinienem użyć Imposing Stance'a, by the way. Zapomniałem się. Bo on teraz... No nie, Ziyangi użyje. Ale to, whatever. Chyba walka się kończy. Albo i się nie kończy. Trzy razy mocniejszy. Nie wiem, o czym mówisz. Miałem przez to na myśli skilla, który działa w bardzo podobny sposób. Okej, domena zniknęła, dostałem przedmiot. I teoretycznie możemy iść to zanieść. Zmienię partię odrobinę. Jak patrzę na to, co ja tu mam, to chyba po prostu tak zrobię. Zapiszę przede wszystkim. Błagam, powiedzcie, że to nie będzie horda aniołów, diabłów. Okej, okay, mogę to ominąć. I mogę wejść do kampu Ichigaya. O, Izabo. Asahi, so you came. We've been so worried about you ever since Mikado. Biorąc pod uwagę, że tak nagle zniknęła. How did you get out? I'm fine. They didn't do anything to me. Każdy, komu coś zrobili, tak mówi. I was just sent here with the rest of the samurai. They released me because the country's in a crisis. I suppose you might say I'm on probation. The gods are making us humans fight this war for them. Ciekawe, że Izabo jest teoretycznie posłanie Flena i nie tkali. The monastery said it was an honor to die for Merkaba. If you're on parole, will you be fighting for Merkaba? No. I plan on fighting for the people of Tokyo. Just like Flynn. Would you mind if I joined you again? Ależ gdzie tam? Czemu miałoby nam to przeszkadzać? Wręcz przeciwnie. Of course. Now we'll be unstoppable. Iza Bay dołącza do naszej drużyny. A jakieś 10 poziomów niżej, ale dołącza. Reporting in, sir. Regarding the distribution of troops across Tokyo, humans have rallied behind the Hunter Association, Merkaba, and Lucifer in equal number. Ku zaskoczeniu absolutnie nikogo. So, the defectors joined up with the samurai. I was hoping I wouldn't have to fight former hunters. Some of our allies may have joined Merkaba, but we still have Flynn. Właśnie, mamy Flynna, więc wszystko jest okej. The final battle will be fought deep in this facility, where Yamato is housed. People of Tokyo, we march! Yamato, ta śmieszna katana z DMC-a? Skins, I will go alone and infiltrate through a separate route. I'm sure you'll be fine, but just in case. Be careful. Please be careful. A i to przecież Flynn nie może mu się nic zagrać, na przykład nie zostanie pojmany przez wrogów i nie zostanie mu zrobione pranie mózgu, prawda? O, oh, Jesus. To nie jest to, czego się spodziewałem. Going to my eye, no right. O Boże, czy ja... Dajcie mi przejść do Kasumi Gase. God fucking damn it. Pogadasz? A nie, wreszcie mamy Mary, już pisano. To nie pogada.
A, dostałem poziom za to. Dobra, co chciałem zrobić, to wskoczyć do najbliższego terminala, bo chcę questa oddać. Czy ja tędy zejdę na dół, czy ja tym drugim zejdę na dół, bo nigdy nie pamiętam. Zawsze mi się mylą te terminale tutaj. Kinshi Jobless. Deliver. Okay. Nie było to jakoś super dużo XP, ale zawsze coś. Trzeba iść też wyleczyć, bo trochę dużo many chcecie. Dobra. Na dziś to będzie chyba na tyle wtedy. Wstępnie plan jest taki, że będę regularnie teraz w soboty robił SMT. Zastanawiałem się, czy nie robić jakichś streamów w tygodniu, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, co wychodzi za tydzień i jak bardzo będzie się sprawdzało od tego, co będę robił przez kolejne bardzo dużo godzin. Więc boję się cokolwiek zaczynać na ranki. Więc na razie się trzymam z porannymi panami. No, co poradzę, będzie bardzo intensywne granie w personę. A na dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie, trzymajcie się, po. Cześć!